Krzesiek mój, sąsiad z Dąbrowy, Lach dokonać chce odnowy. Futbolowi dodać blasku i nie szuka on poklasku pośród gdyńskich rzeż grubasków. Pijamisto jest, nie kryje, za piłką nożną szaleje. Ma na tle piłeczki dzika, więc żoneczka mu nie fika. Wie, że druga jest w grafika. Wynosz Czesia, życzmy chłopu, przez Katar nie zgubił tropu, nim skorzysta on z urlopu. Gdy co zrobić, kołcz ustali, jak pokonać mig rywali, by na plansie nie zawalił. Ja się przyznam, skwarny ranek, do 10 mus kochanek. I najbardziej, że mi służą figielki z 10 muzą filmową, pustynną burzą. Kołcz Kataru się nie boi, choćby tydzień to ustoi. Niechby miesiąc też wytrzyma niestraszna katarska zima, gdy się człowiek planu trzyma. Wynos Cześka, życzmy chłopu, przez Katar nie zgubił tropu, nim skorzysta on z urlopu. Gdy co zrobić, kołcz ustali, jak pokonać mig rywali, by nam plan się nie zawalił. Niestraszny i pył ich mości, co na szkiełkach będzie gościł. Cóż, to taka w piłce era, że się klimą będzie wspierać, kiedy upał jej doskwiera. Czechów fachman to nie lada, w tajemnicy plan układa, co uczynić, by w Katarze kroki pokrzyżować wraże, jak ominąć bramek straży. Wynos Prześka, życzmy chłopu, przez Katar nie zgubił tropu, nim skorzysta on z urlopu. Gdy co zrobić, kołcz ustali, jak pokonać mig rywali, by nam plan się nie zawalił. Życzmy chłopu, przez Katar nie zgubił tropu, nim skorzysta on z urlopu. Gdy co zrobić, kołcz ustali, jak pokonać mig rywali, by nam plan się nie zawalił.
skutecznie zaskoczyć rywala. Tak jak powiedziałem, dla mnie bardzo cenny punkt i cieszy to, że w trudnych okolicznościach bez liderów reprezentacja Czesława Michniewicza się potrafiła odnaleźć. Pomyślam o niesień, kłusem mknie pragnienie, galopem, galopem, miłość moja biegnie, galopem, galopem, miłość moja biegnie. Wstęp, pomyślam o niesień, kłusem mknie pragnienie, galopem, galopem, miłość moja biegnie, galopem, galopem, miłość moja biegnie. Tym razem po ziemi, ale zachowanie Roberta Lewandowskiego. To... pewno też tutaj nie ma powodów do jakiejś tragedii, jeśli chodzi o Walijczyków, bo też mówiliśmy, że grają dzisiaj jednak bez kilku podstawowych piłkarzy. Ja myślę, że... tym razem po ziemi, ale zachowanie Roberta Lewandowskiego. To pewno też nie ma powodów. W prezentacji Walii to będzie 5-6 innych zawodników w wyjściowym składzie na Mistrzostwach Świata, gdzie przypomnijmy, Walijczycy mierzyć się będą ze Stanami Zjednoczonymi, Iranem, a także reprezentacją Anglii. Ale bardzo dobrze się była reakcja polskiego zespołu. Nie ma reprezentacji, która wygrała po raz ostatni wcześniej w czerwcu. Potem kilka kolejnych meczów. Troszkę entuzjazmu w Rotterdamie. Nie ma z reprezentacją Holandii. Walia na pewno jest na innym poziomie piłkarskim, bo też trzeba mówić tutaj jakby uczciwie niż drużyna holenderska czy belgijska. Ale zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie trudny egzamin, trudny teren, że tutaj nikt się nie położy, że nikt nam za darmo tego zwycięstwa nie odda. I dzisiaj to zwycięstwo jako drużyna przede wszystkim, jako całość wywalczyliśmy.